Księżna Kate poinformowała, że zakończyła wielomiesięczną chemioterapię. Teraz temat jej leczenia powrócił znowu. O czym przypomniała rodzina królewska. 9 września, w oficjalnych mediach społecznościowych księcia i księżnej wali pojawiło się nowe nagranie. Widzimy na nim Kate, Williama oraz ich dzieci na rodzinnej wycieczce. Księżna ogłosiła w nim, że zakończyła trwającą wiele miesięcy chemioterapię. Gdy lato dobiega końca, nie mogę powiedzieć, jaką ulgę poczułam, że w końcu ukończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas jako rodziny niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób, aby poruszać się po burzliwych wodach i nieznanej drodze. Podróż z rakiem jest złożona, przerażająca i nieprzewidywalna dla każdego, szczególnie dla tych najbliższych. Mówi na nagraniu Midleton. Midleton uwolniła się od raka, ale proces dochodzenia do zdrowia jeszcze potrwa. Powoli wraca jednak do obowiązków królewskich. Ostatnio spotkała się ze swoimi współpracownikami, by omówić plany kultowego w Wielkiej Brytanii wydarzenia. Chodzi o świąteczne nabożeństwo kolędowe Toget w Christmas. Która co roku odbywa się w opactwie westminsterskim W 2024 roku po raz czwarty została gospodynią tego wyjątkowego wieczoru, w którym biorą udział członkowie rodziny królewskiej Świąteczne nabożeństwo kolendowe transmitowane jest na żywo w telewizji ITW Żona Williama z wielką nadzieją powraca do życia publicznego A co właśnie ogłosiła rodzina królewska? Wpis księżnej Kate o tym, że jej chemioterapia dobiegła końca Zaledwie w kilka godzin doczekał się grubo ponad 1 miliona serduszek i kilkudziesięciu tysięcy komentarzy od osób z całego świata. Internauci nie mogli opanować wzruszenia, wiele osób przyznawało, że popłakali się z poczucia ulgi i radości. Chwilę temu w mediach społecznościowych Rodziny Królewskiej pojawiło się ważne nagranie. Szczegóły poniżej. Po tym, jak w sieci pojawiło się nagranie dotyczące chemioterapii księżnej. Książę William podkreślał publicznie, że euforię lepiej zachować na później, bo przed Kate jeszcze długa droga do rekonwalescencji. Na razie jednak widać wyraźnie, że cała rodzina cieszy się z zakończenia leczenia. Dziś na oficjalnym Instagramie księcia i księżnej Wali przypomniano ten niezwykle wzruszający komunikat. Ostatniego dnia września na insta-storie pojawiły się zdjęcia i nagrania, przypominające najważniejsze wydarzenia, w jakich uczestniczyli Kate i William. Witajcie w powtórce z września. Kliknij, by zobaczyć najważniejsze wydarzenia z tego miesiąca. Brzmiał opis. Na liście pierwsze honorowe miejsce zajmował właśnie wpis dotyczący zdrowia Kate. Swoją drogą post doczekał się do tej pory astronomicznej liczby polubień, ponad 2,4 miliona. Fani zostawili też ponad 75 tysięcy komentarzy. Widać wyraźnie, że nagranie nieustająco wywołuje wielkie, pozytywne emocje.